Patronem programu jest Grupa Azoty Puławy. Program powstaje przy współpracy z Krainą Lessowych Wąwozów oraz Starostwem Powiatowym w Puławach. Wakacyjne Puławy w trasie i na czasie. Joanna Czajkowska, dzień dobry. Na trasie wakacyjnych Puław Wojciechów, który jest niekwestionowaną stolicą kowalstwa. A wraz ze mną pani dyrektor Agnieszka Gąska. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie. Co to za święto, pani dyrektor, bo to już od kilku dni rozbrzmiewają dźwięki narzędzi kowalskich. Tak, rzeczywiście Wojciechów gości adeptów sztuki kowalskiej, uczestników 25. edycji już ogólnopolskich warsztatów kowalskich. Z roku na rok zainteresowanie tą imprezą nie gaśnie, z czego się bardzo cieszymy. Dużą popularnością cieszy się ta forma właśnie kształcenia, ponieważ przez 2 tygodnie, gdzie uczestnicy, którzy początkowo składają ankiety, chcą się do nas tu zakwalifikować, dostać do Wojciechowa na takie kształcenie praktyczne i teoretyczne, zabiegają dużo wcześniej, pytają, dzwonią, później składają ankiety wypełnione właśnie o sobie, a my na podstawie tych informacji musimy wybrać niestety tylko 16 uczestników. Naszym zadaniem, głównym takim zadaniem jest ratowanie tego kowalstwa ludowego, artystycznego i o to od wielu lat zabiegamy, pozyskujemy środki również z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ale zainteresowanie tą dziedziną sztuki ludowej nie gaśnie, bo rzeczywiście mody się zmieniają, tylko mody się zmieniają, natomiast kowalstwo jak najbardziej rośnie w siłę, szczególnie w Wojciechowie. Zaczynają się targi sztuki kowalskiej. Co w programie? 12 lipca przyjedzie do nas 17 drużyn kowalskich. Kowale przywiozą ze sobą jedną pracę wykutą, konkursową, którą zrobili u siebie w swoich zakładach, w swoich kuźniach. Natomiast w sobotę 13 lipca staną do drugiej części konkursu kowalstwa artystycznego. Będą już kuć tu na miejscu. Oczywiście będziemy dzielić na dwie tury takie pokazy kucia. Natomiast temat zadanej pracy przedstawimy na spotkaniu organizacyjnym, które odbędzie się 12 lipca. Czyli nie można przygotować się, zrobić sobie, powiedzmy, ściągawki? Nie ma takiej możliwości. Oczywiście jedna praca zadana, duża praca, bo w tym roku przywiozą nam ławeczki, kute ławeczki ogrodowe, dwuosobowe, także będą przepiękne prace. Natomiast temat drugiej pracy poznają Wojciechowie niestety. Więc zaskoczenie. Co jeszcze? Oczywiście my staramy się koncentrować na kowalstwie i gro takich rzeczy dodatkowych. Dajemy możliwość kowalom prezentacji swoich wyrobów. Udostępniamy im miejsca takie wystawiennicze, żeby klient, który jest zainteresowany kowalstwem, może jakąś drobną pamiątką, może kontaktem, prawda, jeśli zobaczy jakieś fajne prace, także kowale będą mogli wystawiać swoje prace na stoiskach wystawienniczych. Oczywiście występy zespołów ludowych, zespołów muzyki rozrywkowej. Też bardzo zachęcam słuchaczy do udziału w niedzielę w naszych imprezach, ponieważ będziemy mieć pokaz wytopu żelaza w piecu dymarskim. Także to też będzie bardzo widowiskowe. No i oczywiście taka impreza towarzysząca. Będziemy otwierać Aleję Zasłużonych Kowali. Czyli co to takiego? Jesteśmy w trakcie realizacji projektu dużego unijnego, gdzie w drugim etapie wymieniliśmy nawierzchnię przy Wieży Ariańskiej. No i generalnie pomysł powstał taki, żeby utworzyć Aleję Zasłużonych Kowali. Z racji tego, że historia tych naszych imprez sięga lat 80., 90., dużo osób już nie żyje z tych kowali, którzy przyjeżdżali do Wojciechowa, którzy przyczynili się do tego, że te imprezy właśnie zostały osadzone w Wojciechowie, prawda? Tak jak Bronisław Pietrak, świętej pamięci Bronisław Pietrak, ale też osoby, które w jakiś sposób nakierowały moich poprzedników na to, jak te imprezy mają wyglądać. No fakt, że w ogóle powstały warsztaty, prawda, to też gdzieś wynikło w takich właśnie spotkaniach, pierwszych konkursach, które się odbywały w Wojciechowie. Chcieliśmy uhonorować te osoby i zostały odlane takie przepiękne tablice z brązu z imieniem, nazwiskiem kowala,
które tu będą prowadzić taką aleją pod Podwieża Riańską. Dalej jesteśmy w Wojciechowie, ale tym razem ze mną są mistrzowie. Pan Kazimierz Kudła z województwa podkarpackiego oraz pan Ryszard Skuza z województwa świętokrzyskiego. Dzień dobry panowie. Dzień dobry. Kowalstwo to jest rzemiosło czy to jest sztuka? Jak myślicie wy, mistrzowie? No jedno i drugie. Rzemiosło, bo służy ludziom, a sztuka dlatego, że to jest w większości ręczna robota, więc ręczna praca, wykonywanie. Dlatego to, co jest rękami ludzkimi zrobione, jest jakby święte. Ale taka trudna sztuka, prawda? Bo łatwo jest uczyć kowalstwa młodych adeptów? Niełatwa, bo i tworzywo jest niełatwe. Stal, żelazo jest w samej swojej naturze jest twarde, więc trzeba go, żeby go obrobić, trzeba go podgrzeć, więc to wymaga i cierpliwości, i dużo energii, siły. A czy trudno? Zależy również od tworzywa, czyli od tego, który się chce uczyć. No, jak ma pewne zdolności, zamiłowanie do takiej roboty, to... I chyba łatwo. Talent, prawda? No, od wielu lat zajmujecie się warsztatami, uczestniczycie w różnego rodzaju takich edukacyjnych formach dla młodych ludzi. Powiedzcie, czy sztuka kowalska zmienia się na przestrzeni czasów? Czy ewoluuje w jaki sposób? Jak najbardziej. No, dawniej to było to kowalstwo użytkowe. Robił w kuźni, kowal robił, reperował narzędzia, wytwarzał nowe narzędzia, typu jakieś tam kracki, łotki, czy tam, no, narzędzia rolnicze. A teraz to troszkę już tak się odsunęło, prawda, jest mechanizacja i kowal się musiał przestawić. Robił bardziej takie ozdobne rzeczy użytkowe, te, które mieszczuchom służą w domu na kominkę. Co się najbardziej podoba w kowalstwie klientom? Co najchętniej kupują? Klientom się najbardziej podoba taka rzecz, której widać na rękę kowala, czyli uderzenie młotka i te rzeczy takie, które są zdobione przez narzędzie w gorącym żelazie, prawda? Mniej, ponieważ dzisiaj nowoczesne rzeczy są po prostu gładkie, a nasze siłą rzeczy są. No więc są rzeźbione naszą ręką. Dlatego się chyba to podoba. Praca kowala się kojarzy... Wyłącznie z miejscem, jakim jest kuźnia, tak. Z kuźnią, z kowadłem, z pracą ciężką ręczną. Natomiast jest też teoria, którą dobrze, jeżeli ktoś pracując nad żelazem znał. Jakie żelazo. Podstawy teorii, proszę. Podstawy rzeczy, czyli podstawowe rzeczy, własności żelaza, narzędzi, materiały. No dzisiaj już ta wiedza jest dużo większa wśród młodych. Także, że to jest też łatwiej porozumieć się z nimi. Ale to też trzeba o tym mówić. Dziś wybraliśmy się do Wojciechowa, ale po drodze zajechaliśmy do siedliska u Krzysztofa. Miejsca wyjątkowego, ponieważ znajduje się tutaj Izba Produktu Lokalnego. A wraz ze mną pani Wiesława Dobrowolska-Łuszczyńska. Dzień dobry. Dzień dobry pani. I pani będzie nam przybliżać pewną ideę towarzyszącą Izbie Lokalnego Produktu oraz opowie o tym bardzo wyjątkowym miejscu. Pani Wiesławo, od czego się wszystko zaczęło? Zaczęło się już dawno i zaczęło się nieoczekiwanie, ponieważ Lokalna Grupa Działania Zielony Pierścień otrzymała fundusze, zwane tak potocznie funduszami szwajcarskimi. Zainteresowało się tymi funduszami, możliwością pozyskania ich i stworzenia tutaj bardzo ciekawych propozycji dla turystów odwiedzających na Nałęczów i jego okolice. I taką literką, mogę powiedzieć, była w tworzeniu izb produktów lokalnych przy pomocy tych funduszy szwajcarskich pani Kazimiera Wójtowicz z pobliskich Drzewiec. Miejsce, gdzie się znajdujemy, nazywa się natomiast Drzewce Kolonia. Jest jakby miejscowością późniejszą nieco i usytuowaną po drugiej stronie toru, w dawnej kolei nadwiślańskiej, w przepięknym miejscu, bardzo blisko
Kazimierskiego Parku Krajobrazowego, ponieważ od nas zaledwie 50 metrów stąd szosą Wąwolnica-Kurów przebiega właśnie ta granica. Zaczęło się dość dawno, patrzę na swoje dokumenty i nie mogę uwierzyć, że umowę zawarliśmy 15 lipca 2013 roku, czyli za kilka dni będziemy obchodzić 6-lecie działalności. A co się zdarzyło w ciągu tych 6 lat? Bo słuchacze tego nie mogą zobaczyć, ale jesteśmy w niezwykłym miejscu. Tutaj obok mnie rękodzieła, różnego rodzaju makaty, serwetki. Po prostu to wszystko tchnie takim dawnym życiem, ale bardzo autentycznym. Miejsce nazwaliśmy Siedliskiem u Krzysztofa, podając nazwę bardzo ogólną, ale za to mieszczącą w sobie bardzo różne wątki i nawiązujące do różnych tradycji. Przede wszystkim do tradycji Nałęczowskiej Szkoły Ziemianek. W Nałęczowie na początku XX wieku, w latach 1908-36 powstała taka szkoła utrzymywana, zorganizowana i prowadzona przez miejscowe koła ziemianek. Ta szkoła przygotowywała młode dziewczęta i młode kobiety do przyszłej roli matki, gospodyni, z jednej strony towarzyszki życia, a z drugiej strony bardzo odpowiedzialnej osoby, która musiała świetnie poprowadzić rodzinę, doskonale dać sobie radę w gospodarstwie, w którym jej przyszło żyć zwykle po zamążpójściu, a czasem nawet wcielić się w rolę kobiety żołnierki. Bo dziewczęta z tej szkoły, powiem taką pani ciekawostkę, potrafiły brać udział w tajnych kompletach prowadzonych przez zapewne właściciela majątku pod Nałęczowem, który się nazywał Antopol, mieścił się tam piękny pałac w stylu kotarz państwa Śliwińskich i tam przygotowywano kadry do Legionów Piłsudskiego. Dowiedzieliśmy się o tym zaledwie kilka lat temu dzięki zachowanym zdjęciom przedstawiającym dziewczęta z tej szkoły właśnie w mundurach żołnierskich z tego czasu i stąd popłynęła informacja, do czego je przygotowywano, tak jakby równolegle. Przypomnę, Izba Produktów Lokalnych, miejsce wyjątkowe, gdzie turysta może nie tylko zwiedzić, ale również kupić pewne produkty. Co, pani Wiesławo, można nabyć u państwa? Można nabyć bardzo różne wyroby, przede wszystkim te, które są nam najbliższe sercu. Obydwoje skończyliśmy, każdy oddzielnie, kurs tkacki, w związku z tym wykonujemy na drewnianym warsztacie tkackim, wyposażonym w dawne akcesoria, czyli starodawną płochę i bardzo stare niciernice, wykonujemy chodniki. Raczej odchodzimy od chodników szmaciaków, natomiast wykonujemy tak bardzo potrzebne właściwie w domach chodniki z dzianiny albo z wełny. I te ostatnie cieszą się największym takim powodzeniem. Oprócz tego wykonujemy prace hawciarskie. Jeden z eksponatów szczególnie bym polecała, jeżeli ktoś lubi historię Polski i na przykład lubi Napoleona, przy okazji lubi twórczość Żeromskiego, to uważam, że powinien się zainteresować tym niezwykłym obrazem, który tu u nas wisi, ponieważ jest to replika dawnej makaty wykonanej przez matkę Stefana Żeromskiego, który to syn, znakomity pisarz, później w Popiołach wykorzystał motyw walki Napoleona na moście pod Arkol, walki zwycięskiej, która zaważyła na losach Włoch i na losach samego przyszłego cesarza. Bardzo często wykonujemy pracę, a właściwie to powinna powiedzieć, że wykonuję, bo tkamy razem na przemian, natomiast haftuję tylko ja, ale staram się haftować rzeczy niebanalne. To znaczy, jeżeli nie jest to jakiś niezwykły motyw historyczny, to sięgam po wzory historyczne ze szkoły ziemianek, ponieważ one mają bardzo ciekawą historię i tu zainteresowała się nimi
pewna grupa, która była częścią klubu seniora Jesieni Entuzjaści założonego kilkanaście lat temu przeze mnie. W tym klubie pojawiła się sekcja hafciarska i udało mi się namówić panie do wykorzystania tych wzorów, a tak jak wspomniałam, było ich prawie 100, zrobiłyśmy coś, co nazwałyśmy kolekcją nałęczowską i odtworzyłyśmy mały klub, który powstał z sekcji hafciarskiej, seniorskiej, o nazwie Ziemianka, bardzo się przyczynił do zachowania tej przepięknej tradycji. A więc nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić do siedliska u Krzysztofa, które jest takim miejscem, bym powiedziała, artystycznym na pewno. Bardzo. Bardzo artystycznym. A dzisiaj wakacyjne Puławy w trasie i na czasie były w Wojciechowie oraz w Kolonii Drzewce. Dziękuję pani Wiesławo za obecność. Zapraszam oczywiście za tydzień, jak zwykle w piątek. Dziękuję bardzo.